Kiedy Todd Phillips przedstawił nam swoją wizję Jokera w pierwszym filmie, stwierdziłem, że to bardzo fajny one-shot, w sensie taki jednostrzałowiec. Coś, w co DC powinno iść w tamtym momencie. Po prostu tworzyć odrębne historie skupione na bohaterach i to się opłaciło. I to się opłaciło. Pierwszy film zarobił kupę pieniędzy, stał się jednym z najlepiej zarabiających filmów w kategorii R w historii, ale stwierdziłem, sequela nie potrzeba. No i teraz dostaliśmy ten sequel. Czy Joker 2, nie oszukujmy się, wszyscy będą tak mówić na ten film, Joker 2 jest filmem w ogóle potrzebnym? Film Joker 2. Wybaczcie, nie będę wymawiał tego francuskiego podtytułu, bo po prostu nie potrafię. Folia 2. Więc film Joker 2 zaczyna się jakiś czas po jedynce. Nasz główny bohater Arthur Fleck, a.k.a. Joker, po zrobieniu imby w telewizji i zamordowaniu Roberta De Niro, siedzi cały czas w więzieniu, w Arkham. I nasz główny bohater czeka na proces, który być może doprowadzi go do egzekucji. Jednak w więzieniu Arkham nasz główny bohater poznaje miłość. Miłość swojego życia, Harley Quinzel, którą wciela się w tym filmie Lady Gaga. I to właśnie miłość i Harley będzie musiała na nowo przebudzić Jokera w naszym bohaterze Arturze. I film właściwie składa się z takich dwóch segmentów. Mamy segment więzienny, gdzie to Artur znowu jest takim wycofanym samotnikiem, jak to miało miejsce na początku pierwszego filmu, ale poznaje on tutaj właśnie Harley. A druga część filmu to właściwie dramat sądowy. I o ile w ogóle nie byłem zainteresowany sequelem do Jokera, bo tak jak wspomniałem we wstępie, uważam, że jedynka powinna zostać tą jedną częścią, jednym filmem. No ale wiadomo, pieniądz nie śmierdzi, kupę pieniędzy zarobiono na pierwszej części, więc przekonano reżysera, przekonano aktorów do tego, żeby powrócili właśnie w drugim filmie. I nie byłem tym zainteresowany aż do momentu ogłoszenia, że będzie to konwencja musicalowa. I ja wiem, że wiele osób ma ogólnie awersję do musicali, po prostu ich nie lubią, ale stwierdziłem, hej, przynajmniej chcą zrobić coś innego, no wrzucenie w taki film jednak można by powiedzieć taki brudny, czasami groteskowy, właśnie elementów musicalowych, zatrudnienie Lady Gagi jako Harley Quinn wydawało mi się po prostu ciekawe i niezwykłym odcinaniem kuponów od sukcesu jedynki. No i o tych sekwencjach musicalowych należy sobie powiedzieć. Można podejść do tego dwojako. Można podejść do tego, że przy pomocy piosenek opowiadamy historię, albo można podejść do tego w sposób, że od czasu do czasu jest wrzucana jakaś piosenka, która ma nam jakby nakreślić bardziej klimat, nie opowiadać może samej historii, samej fabuły przy pomocy śpiewu i piosenek i tańców. I Joker 2 robi to dwojako, bo niektóre aranżacje, niektóre piosenki opowiadają nam faktyczną historię tego, co bohaterowie myślą, czują i tak dalej, a czasami wydawały mi się te piosenki wrzucane od czapy, zwłaszcza, że ten film właściwie dzieli się na dwa segmenty, segment powiedzmy więzienny i segment procesowy. I w tym właśnie drugim segmencie, w tym procesowym, często te piosenki wybijały mnie gdzieś z rytmu tego filmu. A chyba nie powinno tak być. Chyba te piosenki powinny nadawać właśnie rytm temu filmowi. I coś, co według mnie było siłą pierwszej części, właśnie w drugiej części przez te musicalowe momenty straciło tę swoją magię i czar. Ponieważ w pierwszej części sporym takim elementem, powiedzmy, zaskoczenia, jakiegoś suspensu tego filmu było to, że my do końca nie wiedzieliśmy, czy to, co się dzieje na ekranie, to, co widzi nasz główny bohater Arthur Fleck, czy to jest prawda czy nie? Dopiero pod koniec filmu tak właściwie dostawaliśmy odpowiedzi. Czy rzeczy, które Arthur widział, były naprawdę, czy tylko były jego urojeniami? Właściwie ten film, gdyby zostawić jedynkę samą, nie robić sequeli i tak dalej, nawet zakończenie tego filmu mogłoby być dwuznaczne. Można by je odbierać w sposób, okej, to się wydarzyło, okej, to się nie wydarzyło. Arthur, nie wiem, tak naprawdę to już zginął. Gdzieś umarł i tak naprawdę go nie było. To wszystko jest w jego jakby gdzieś głowie, mu się tylko wydaje. A w tych wstawkach musicalowych w dwójce, no widzimy od razu, że to się nie dzieje, że to jest właściwie tylko i wyłącznie wyobraźnia naszego bohatera, no bo ciężko nam
uwierzyć, że nie wiem, kiedy płonie budynek i nasza para główna tańczy i śpiewa pośród tych ogni, a obok jeżdżą karetki, policja i nikt się nimi nie interesuje, bo im się to tylko wydaje, tak? Zresztą, no jest to takie bardzo odcięte, te musicalowe wstawki często mi się wydawały takie właśnie oderwane od tego wszystkiego, jakby nie komponowały się, wręcz gdyby je stamtąd zabrać, wydaje mi się, że ten film by się lepiej po prostu oglądało. Lubię tego zabiegu w sequelach, a mianowicie uwstecznianie naszego bohatera. I tak właśnie czułem się oglądając drugiego Jokera. No bo na końcu pierwszego filmu Arthur Fleck został właściwie tym właśnie Jokerem. Na początku był niepewny, wycofany, taki zaszczuty przez całe społeczeństwo. Ale pod koniec tego filmu Arthur nagle zaczął być kolesiem, który po prostu wziął sprawy w swoje ręce. Zrobił to jak psychopata, bo był psychopatą, jest psychopatą. Ale wziął sprawy w swoje ręce i przestał się kryć z tym wszystkim, co w nim się działo. Tutaj natomiast w drugiej części Arthur znowu zaczyna z tego poziomu właściwie, który miał na początku pierwszego filmu. I kwestia przebudzenia w sobie tego Jokera znowu jest tutaj grana i to mi się bardzo nie podobało, bo wydawało mi się to po prostu wtórne. No bo mamy tu też ten motyw, czy właściwie Arthur jest Jokerem, czy może posiada on dwie osobowości, ma rozdwojenie jaźni, co jest w pewien sposób formą obrony w sądzie jego zachowania z pierwszego filmu. Ale jakieś takie to dla mnie było nie do końca przekonywujące i nie do końca wybrzmiało tak, jakby pewnie twórcy tego chcieli. No ale ten film nie jest tylko musicalem, bo on w obrazku wygląda fajnie. Nadal ten ciemny, mroczny klimat tego Gotham, który jest właściwie Nowym Jorkiem, ale już od jakiegoś czasu tak naprawdę Gotham jest w taki sposób ukazywany i to nie tylko przez właśnie tutaj w Jokerze, ale też w innych inkarnacjach Batmana. Ten właściwie Gotham jest takim Nowym Jorkiem. Już to Gotham od Tima Burtona no niestety już było i najwidoczniej w świecie nie wróci, bo chociażby w The Batman też właściwie, czy w Pingwinie serialu też Gotham wygląda po prostu jak Nowy Jork. Więc, ale wygląda to dobrze w obrazku. Jest to fajnie nagrane, operatorsko wygląda to bardzo dobrze. Kilka takich powiedzmy elementów, jak chociażby ta scena, którą widać w zwiastunie, gdzie Harley Quinn robi uśmieszek na szybie i nasz bohater tutaj Arthur się jakby do tego tak ustawia, żeby to wyglądało jak uśmiech Jokera. Fajnie to wygląda po prostu w obrazku, więc ten klimat jest cały czas jakby zachowany, ten klimat wizualny, bo niestety nie ma tutaj takiego napięcia, jak ono rosło w przypadku pierwszej części w mojej opinii. Natomiast elementem, który naprawdę mi się podobał w tej wersji, jest to, jak zaprezentowano tutaj Harley Quinn. To znaczy ona do końca nigdy tą Harley Quinn się nie staje tak naprawdę, ale to, jak zbudowana jest relacja między nią, a właśnie Arthurem, Jokerem, jest czymś nowym, ponieważ to właśnie Harley Quinzel przejmuje tutaj rolę trochę takiej mentorki, drogowskazu dla naszego bohatera, takiego wiecie, porąbanego drogowskazu, takiego chorego psychicznie drogowskazu, ale mimo wszystko drogowskazu. To chyba pierwszy raz takie spojrzenie na tą postać. Więc jakbym miał powiedzieć, za jaki element warto ten film pochwalić, dla którego warto to zobaczyć, to właśnie chyba za to podejście do roli Harley Quinn w tej całej historii. Dlatego dla filmu Joker... Folia 2. Według mnie dla tego filmu Joker 2 może być tylko jedna ocena. Bo Joker 2 to film na raz. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wypadł Joker w wersji musicalowej, co dalej u tego bohatera, jak to się wszystko zakończyło dla niego, już twórcy zapowiedzieli, że to będzie ostatnia część i w ogóle nie wchodząc w żadne spoilery, ale wydaje mi się, że zakończenie tego filmu zrobiono specjalnie, żeby już żaden producent nie stwierdził, dobra, to nie wiadomo ile ten film zarobi, ale jakby zarobił, nie? Dobra, to damy wam teraz jeszcze więcej kasy i Joaquin Phoenix jeszcze raz zagra tego Arthura Flecka, tego Jokera. I tutaj właśnie reżyser też znowu zrobi. Wydaje mi się, że tutaj twórcy stwierdzi, dobra, zróbmy to tak, żeby już nikt nam dupy nie truł o kolejny film. No ale mimo wszystko jest to, kurczę, niepotrzebny film. Niepotrzebny film według mnie, Joker pierwszy, jest po prostu dobrym filmem, który się sprawdził, który pokazał nam w kinie superbohaterskim,
inną stronę medalu. I szkoda, że właśnie mimo tego, że mamy tutaj Lady Gagę jako tą Harley Quinn, chociaż powiedzmy no tą Quinzel, tak? Szkoda, że bardziej z jej perspektywy ten film nie poszedł. Bo tak naprawdę ten film często jest właśnie powtórką, jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę się dzieje w tym filmie. W sensie spora część to jest tak naprawdę opowiadanie nam tego, co się wydarzyło w pierwszym filmie, który, hej, możemy zawsze obejrzeć. Więc to tyle na tą chwilę, moi drodzy. Dajcie mi znać, jak wam się podobał Joker 2. Może podobał wam się bardziej, może doceniliście tą konwencję musicalową, choć tak jak mówię, ona według mnie była taka... Pomysł może i był, ale te po prostu elementy musicalowe są tam powlepiane i wydaje mi się, że gdyby je wyciąć, to by po prostu się lepiej ten film oglądało. No ale to tylko moja i wyłącznie opinia. Wasze opinie, wasze zdanie. Oczywiście na nie czekam w komentarzach, więc zostawcie komentarze, ja sobie oczywiście je wszystkie czytam, też często odpowiadam, także wiecie, o co chodzi. A moi drodzy, oczywiście na koniec poproszę was, jeżeli materiał wam się podobał, o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I trzymajcie się. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.